W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o Ferdynandzie Antonim Osendowskim, najbardziej poczytnym polskim pisarzu przed II wojną światową. Dowiecie się, dlaczego Osendowski został osobistym wrogiem Włodzimierza Lenina. Postaci Osendowskiego poświęciłem również miejsce na swoim najnowszym audiobooku, zatytułowanym. Wielcy Polacy XX wieku, który ukaże się już niebawem. Było mroźne przedpołudnie 4 stycznia 1945 roku. Gdy w kościele parafialnym w podwarszawskim Milanówku zaczynała się msza pogrzebowa, na katafalku stała skromna drewniana trumna, obok której była tabliczka z napisem: Ferdynand Antoni Osendowski żył lat 66. Zmarłego pochowano w ziemnym grobie na miejscowym cmentarzu. To był bardzo skromny pogrzeb, ale nie był to czas, kiedy. Na pogrzebach gromadziły się setki ludzi, a uroczystości pogrzebowe swoją oprawą przykuwały uwagę wszystkich. Trzynaście dni później do Milanówka wkroczyła sowiecka armia czerwona. Wkrótce potem w miasteczku pojawili się oficerowie sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smierz, którzy poszukiwali Osendowskiego. Gdy dowiedzieli się, że zmarł, postanowili odszukać jego grup. Gdy ten grób odnaleźli, postanowili rozkopać go i wyjąć z niego zwłoki, aby upewnić się, czy rzeczywiście należą one do Osendowskiego. Gdy już nabrali takiej pewności, byli wielce zawiedzeni. Liczyli na to, że dopadną Osendowskiego żywego. Ferdynand Osendowski od dawna był wrogiem sowieckiego państwa. To on, jako pierwszy pokazał światu prawdę na temat funkcjonowania państwa bolszewików, a co gorsze, pokazał prawdę na temat jego twórcy Włodzimierza Lenina. To właśnie z tego powodu został uznany przez bolszewików za osobistego wroga wodza rewolucji październikowej i dlatego właśnie poszukiwali go oficerowie sowieckiego smierszu. Ferdynand Antoni Osendowski urodził się w 1868 roku w łotewskiej Lucynie w rodzinie o polsko-rosyjskich korzeniach. Ale jego rodzina przeprowadziła się później do Witebska, później mieszkała w Kamieńcu Podolskim, Pskowie i Petersburgu. Dopiero w Petersburgu Osendowski ukończył gimnazjum, a następnie rozpoczął studia geologiczne na tamtejszym uniwersytecie. Te studia ukończył z wyróżnieniem, dlatego zatrudniono go na Petersburskiej uczelni jako asystenta profesora Szczepana Zalewskiego, znanego wówczas w Rosji geologa. Pracując na Petersburskiej uczelni. Osendowski odbył wiele misji naukowo-badawczych, między innymi na Daleki Wschód, do Mongolii, Chin i Indii. Owocem tej ostatniej podróży do Indii była jego pierwsza książka Chmury nad Gangesem. Ale Osendowski nie był pokornym poddanym rosyjskiego cara. W 1899 roku wziął udział w demonstracjach studenckich. Obawiając się aresztowania przez carską policję, wyjechał do Francji. Gdy znalazł się w Paryżu, rozpoczął studia na Paryskiej Sorbonie. Studiował chemię, fizykę, a swoją edukację w Paryżu zakończył uzyskaniem doktoratu. W 1901 roku Osendowski zdecydował się powrócić do Rosji. Gdy już powrócił, znalazł zatrudnienie na Uniwersytecie Technicznym w Tomsku. Osendowskiemu nie było jednak pisane spokojne życie. Został niebawem aresztowany przez carską policję, która znalazła u niego rewolucyjne ulotki. Carski sąd skazał go na półtora roku więzienia. Swoje więzienne doświadczenia Osendowski opisał w kolejnej swojej książce zatytułowanej W ludzkim Pyle, która zyskała uznanie krytyków. Osendowskiego coraz bardziej pociągało pisanie. Pisał więc i publikował swoje kolejne książki. Tak było również wtedy, gdy Europę ogarnęła pierwsza wojna światowa. Gdy w 1917 roku w Rosji wybuchła rewolucja, Osendowski udał się na Syberię. Tam miał nawiązać kontakt z białymi, którzy walczyli z bolszewikami. Miał wówczas znaleźć się w otoczeniu admirała Aleksandra Kołczaka, który stworzył nowe rosyjskie państwo z siedzibą w Omsku i który walczył z bolszewikami. Ale pod koniec 1919 roku bolszewicy rozbili wojska Kołczaka i Osendowski dostał się do niewoli. Z tej niewoli Osendowski miał uciec do Mongolii. W Mongolii Osendowski miał znaleźć się w otoczeniu Romana von Ungern Sternberga, rosyjskiego barona i generała, który postanowił w praktyce zrealizować ideę zjednoczenia azjatyckich ludów w jedno państwo. Osendowski miał być nawet doradcą Ungerna i powiernikiem jego wszystkich tajemnic. Czy tak rzeczywiście było, czy na te opowieści, Złożyła się również bujna wyobraźnia Osendowskiego tego do końca nie wiemy. Gdy na początku 1920 roku bolszewicy rozbili wojska Ungerna, Osendowski po raz kolejny musiał uciekać. Znalazł się w Ameryce. Tam bardzo szybko wzbudził zainteresowanie swoimi opowieściami z bolszewickiej Rosji. Amerykańskie władze poprosiły go o Napisanie kilku raportów wywiadowczych na temat tego, jak funkcjonuje bolszewickie państwo i jakimi metodami się ono posługuje. I Osendowski bardzo chętnie to zrobił. Uważał, że informowanie świata o tym, jak wygląda prawda na temat bolszewickiej Rosji, jest jego obowiązkiem. Dzisiaj te raporty Osendowskiego znajdują się w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. I są bardzo ważnym źródłem na temat początków bolszewickiego państwa. Ale w Ameryce Osendowski zaczął ponownie pisać i wydawać swoje kolejne książki. Najgłośniejszą z nich stała się ta, którą zatytułowano przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, która przyniosła mu uznanie krytyków i wielką sławę. Od tamtej pory do drzwi Osendowskiego zaczęli pukać. Amerykańscy wydawcy. Ale nie mogło to specjalnie dziwić, bo książki Osendowskiego przyciągały coraz więcej czytelników, a to przekładało się na krociowe zyski amerykańskich wydawców. Ze Stanów Zjednoczonych Osendowski pojechał do Wielkiej Brytanii, gdzie cieszył się nie mniejszym zainteresowaniem niż w Ameryce. Tam również pisał swoje kolejne książki i je. Wydawał, ale Osendowskiego coraz bardziej ciągnęło do Polski. Pojawił się jednak w niej dopiero w końcu 1922 roku, gdy przybył do Polski, miał już markę uznanego pisarza i podróżnika kogoś, kto w sposób niezwykle barwny opisuje swoje przygody i miejsca, w których był. W międzywojennej Polsce Osendowski kontynuował pisanie i wydawanie swoich książek. Jego książki doczekały się 142 przekładów na 19 języków, a ich łączny nakład sięgnął prawie 80 milionów egzemplarzy. Jednak wśród wszystkich książek Osendowskiego jedna zajmuje szczególne miejsce to fabularyzowana powieść biograficzna zatytułowana Lenin, którą Osendowski wydał w 1930 roku. To wydarzenie wzbudziło uwagę całego świata. Moglibyśmy je porównać do wydania szatańskich wersetów Salmana Rashdiego, książki, która opisywała świat islamu i która została zakazana we wszystkich krajach arabskich. Podobnie było z książką Osendowskiego Lenin. W bolszewickiej Rosji uznana została ona za książkę obrazobórczą, a on sam, mianowany został osobistym wrogiem. Lenina. Powieść Lenin przyniosła Osendowskiemu jeszcze większą popularność. Osendowski, w międzywojennej Polsce odbywał kolejne swoje podróże, po których powstawały kolejne jego książki. Między innymi, w 1927 roku wraz z braćmi Kamilem i Jerzym Giżyckimi udał się do Afryki Zachodniej, aby zobaczyć jak wygląda ówczesny kolonializm. Swoje przemyślenia na ten temat Osendowski zawarł w kolejnej swojej powieści zatytułowanej Niewolnicy Słońca. Z kolei w 1929 roku Osendowski udał się do Palestyny. Chciał zobaczyć, jak wygląda żydowsko-palestyński konflikt i jakie są jego przyczyny. Owocem tej podróży była jego kolejna powieść, którą zatytułował Gasnące Ognie. Osendowski był ulubieńcem salonów, a jego działalnością na bieżąco interesowała się prasa. Jego orientalne podróże na bieżąco relacjonowała Rzeczpospolita, Słowo Polskie i wiele innych dzienników. W 1938 roku zakranizowano jego powieść Głos pustyni. Główną rolę w tym filmie zagrał Eugeniusz Bodo największa. Gwiazda ówczesnego polskiego kina. To wszystko budowało niesamowitą popularność Ferdynanda Osendowskiego w Polsce, ale cały ten świat Osendowskiego runął 1 września 1939 roku, gdy III Rzesza zaatakowała Polskę. Wybuch II wojny światowej był dla Osendowskiego osobistym dramatem. Gdy zaczęła się niemiecka okupacja, Osendowski zaczął popadać w przygnębienie pogorszył się również jego stan zdrowia, ale pomimo tego postanowił działać. Wstąpił do konspiracyjnego stronictwa Narodowego, w którym powierzono mu zadanie opracowania programu tajnego nauczania dla młodzieży. Osendowski był przekonany, że edukacja w warunkach, w jakich znaleźli się wówczas Polacy, jest niezwykle ważnym zadaniem. Bo decyduje o zachowaniu substancji narodu. Tej zasadzie Osendowski był wierny w czasie okupacji. Jeszcze większym dramatem dla Osendowskiego był wybuch powstania warszawskiego. Osendowski widział na własne oczy, jak ginie nie tylko jego ukochane miasto, ale również całe pokolenie warszawiaków wychowanych na jego książkach. Jeszcze zanim wybuchło powstanie warszawskie, Osendowski przeprowadził się do Podkowy Leśnej, a potem zamieszkał w Milanówku, ale był już wówczas ciężko chory. Zmarł 3 stycznia 1945 roku. Moglibyśmy powiedzieć, że Osendowski zmarł w najwłaściwszym dla siebie momencie, nie dając szansy sowieckim wyzwolicielom na wykonanie na nim wyroku. Osendowski Pozostawił po sobie dziesiątki fascynujących książek, wciągających opisami ludzi, sytuacji i pejzaży. A co jeszcze ważniejsze, pozostawił po sobie książki, które pokazują prawdę na temat bolszewizmu, największego zła, jakie narodziło się w XX wieku. To właśnie z tego powodu w czasach komunistycznej Polski książki Osendowskiego znalazły się na indeksie książek. Zakazany. Mogliśmy je dopiero odkryć na nowo po tym, jak upadł w Polsce komunizm. W następnym moim filmie przedstawię Wam osobę prymasa Stefana Wyszyńskiego, najbardziej charyzmatycznej postaci w polskim kościele w XX wieku. Dowiecie się, jak wyglądała jego polityka w czasie, gdy komuniści prowadzili bezpardonową walkę z polskim kościołem. Ten film zatytułowałem Prymas, który nie bał się władzy. Postaci Prymasa Stefana Wyszyńskiego poświęciłem swoją uwagę na moim najnowszym audiobooku historycznym zatytułowanym Wielcy Polacy XX wieku, który ukaże się już Niebawem. Bardzo dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłat. W sposób szczególny chciałbym podziękować panom Dariuszowi Kwoka i Grzegorzowi Łojko, srebrnym patronom mojego kanału. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania kanału Zakazane Historie. Wszelkie informacje na ten temat. Znajdują się w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.